Witam serdecznie Was wszystkich w dzisiejszym filmie. Moi drodzy, inkubator doszedł. Muszę tylko wykonać testy temperatury i wilgoci. Dzisiaj dojdzie mi termometr i do mierzenia wilgoci i wtedy ruszamy. Prawdopodobnie jednak kochiny pójdą, bo ona się coś przestała nieść. A w sumie jak będzie chciała usiąść, to i tak usiądzie, ale wtedy już sobie na wiosnę spokojnie. Mamy tu naszą nianię. Niania właśnie się pozbyła wszystkich dzieciaków. Ktoś ostatnio chciał nakręcić film, że jak z nimi siedzi. Właśnie przed chwilą było to, że siedział z nimi całą trójką. Dosyć właśnie dziwne zachowanie u koguta, w szczególności, że w stosunku co do innych kogutów jest taki, no nie podskakują mu, to jest jedno, na pewno. Jest, przejął władzę, na pewno, zdecydowanie przejął władzę w kurniku. I śmieszne jest to, bo niby taki olbrzym, a opieka nad kurczakami u niego jest dosyć śmieszna. Ale tak samo miałem to w przypadku z tym białym kogutem Silki. On też w sumie kwoka sobie odpuściła wychowywanie młodych, to on się nimi zajął, więc się wyrównało. Wczoraj właśnie były bardzo ciekawe, fajne informacje zostały mi przekazane pod filmem, jeżeli chodzi o ten wybar. I tam też takie jakby naturalne wspomaganie kur. Przy następnym wywarze miód idzie. Na początku miałem trochę obawy, bo ja robiłem wcześniej wywar bez imbiru i bez goździków, przepraszam, anyżu, że nie będą piły, ale znika, że tak powiem, w mieniu oka, więc fajna sprawa. O, siedzi sobie pancio. A co, niech sobie siedzi, niech oni sobie latają, on sobie posiedzi, poodpoczywa. W szczególności, że dzisiaj trochę chłodniej. Dodam tego miodu. Zobaczymy, jak będzie następnym razie. Następnym razem, wiadomo, lepiej podawać coś, że tak powiem, naturalnego i wzmocnić kury. Miałem tu właśnie, tamta Silka była trochę osłabiona, ale zdecydowanie po dwóch dniach, że tak powiem, ja ten jej napar dawałem z dodatkowymi witaminami przez, jak to się mówi, przez strzykawkę, i bo moi drodzy, zdecydowanie poprawa. Wszystko już fajnie, już u niej już lepiej, już jest bardziej żywa i się lepiej czuje, więc wszystko jakby szło na dobrą stronę. Tutaj nioski oczywiście buszują, bo tu żarcie przyszło, więc sobie żą. Wyjdziemy sobie teraz na dwór zobaczyć. O. Wyjdziemy na dwór zobaczyć, żeby to było takie proste. Udało się. Tu jest pozostała banda Silek. Są młode kaczuchy. No i wiadomo, kto jest na dworze perliczki. A dlaczego? Bo ja jestem w kurniku, to ich nie ma w kurniku. Rzecz naturalna. Tu widzimy nioski, też nie za bardzo sobie chodzą na dworze. Dzisiaj zdecydowanie wiatr się uspokoił. Przyszedł może malutki mrozik, ale wiatru nie ma. Jest o wiele spokojniej, ale że tak mówię, nioski sobie siedzą, bo mają żarcie, więc im nie za bardzo chce się tu wyjść. Silki to norma, że wyszły. One wiecznie siedzą na dworze. Szczególnie ta banda z białą kurką i jej młode. Tu, ha, pawlowskie sobie siedzą i wyobraźcie sobie, że kurczaki, które z nimi były, bo one z nimi były, dokazują im przez siatkę, ale właśnie mi o to chodziło, żeby one sobie przyzwyczaiły się do siebie, a dopiero później tu wylądowały. Opatrzcie, no siedzi sobie pancio, a co ja będę się skupiał na pracy jakiejkolwiek, naruszaniu, czy zrobiłem swoje, bo zrobił swoje z rana. Teraz sobie odpoczywa. No i bardzo dobrze, niech sobie odpoczywa mój kogucik. Tu panienka jego, a druga siedzi sobie tam. A co? Odpoczynek. Odpoczynek mam. No i te młode, które nie za bardzo go interesują. O, przydziobie ci zaraz. Skubany potrafi mi przydziobać, to jest racja. Ale może dlatego, że ma swoją siłę. Więc wyczekujcie filmu przygotowania jej do inkubacji. Też już prawie mam komplet jajek. Znaczy, przygotowanie jej już było, ale włączanie inkubatora i tym podobne. Tylko mówię, pierw wykonam testy. Jeżeli chcecie film, na czym polegają te testy, że tak powiem, robię dlatego, że mi poleciła osoba, nie pamiętam kanału, Pertus, jak dobrze pamiętam, który ma ten inkubator, który polecał zrobić taki test i tym podobne, ale dostałem właśnie też informację od
firmy produkującej ten inkubator była też ta informacja zawarta i też była zawarta informacja, że proszę wykonać testy 3-dniowe. Znaczy w sumie było napisane od 1 do 3 dnia, czyli po prostu mierzenie tej temperatury i wilgotności, czy faktycznie się zgadza z kalendarzem, Boże, z wyświetlaczem, więc te testy zostaną wykonane. Patrzcie, co tu się dzieje. A co, pokłócimy się. Nie podskakuj. I co najlepsze, to jest prawdopodobnie kurka. Z kurką. No niech sobie walczą, ja to zaraz je unormuję. Kolego, bo ty taki odważny nie jesteś, na pozór. Dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym filmie. Dzisiaj taki króciutki film, tylko informacyjny. Więc życzę wam miłego dnia. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam. Pierwsza ekipa oczywiście też was pozdrawia. I piszcie w komentarze, czy chcecie jeszcze taki film. Jak u was progresy w inkubacji. Czekam na informacje. One chyba też czekają. Trzymajcie się.